Tytuł doświadczenia. Nurek z Kartezjusza. Potrzebny przedmiot i przyrządek. Plastikowa butelka z wodą. Nurek zrobiony z kawałka słomki, pinacza biurowego i plasteliny. Przebieg doświadczenia. Butelkę napełniamy wodą, po czym wrzucamy do niej nurka. Gdy ściśniemy butelkę, nurek tonie, a gdy ją puścimy, wypłynie. Doświadczenie pokazuje prawo Pascala. Na cieć lub gaz działa siła zewnętrzna, dodatkowe ciśnienie wytworzone przez tą siłę rozchodzi się w całej objętości jednakowo oraz prawo Archimedesa, siła wyporu. Praktyczne zastosowanie. Jest ono wykorzystywane w pływających zabawkach, których dno jest przekute. Są takie jakby diabełki z takim zakręconym ogonem i jak je się, wiesz, przebije ten ogonek, to one tak się zaburzają, potem się kręcą i tak do góry. Praktyczne zastosowanie. Szanowny mężczyzna.